Podczas drugiego dnia ósmego przeglądu najnowszych filmów polskich pod Wysokim Zamkiem zaprezentowano spektakl teatru telewizji poświęcony jednemu z najpopularniejszych pisarzy dwudziestolecia międzywojennego, Tadeuszowi Dołędze-Mostowiczowi. Pokaz spektaklu poprzedziło spotkanie ze scenarzystą i współreżyserem Maciejem Dancewiczem. Rozmowę prowadziła Beata Kost. Postać faktycznie obrazująca dwudziestolecie, tak, pokolenie tych, którzy walczyli o niepodległość, tych, którzy rozczarowali się też tą niepodległością i tych, którzy to za tą niepodległość w końcu oddali życie. Stał się takim kronikarzem też dwudziestolecia międzywojennego, bo w swoich powieściach opisywał realia, opisywał rzeczy, które mu nie pasowały politycznie w Polsce międzywojennej i też no, właśnie tą swoją twórczością trochę sobie wrogów przysporzył w obozie rządzącym. Spektakl Dołęga-Mostowicz, Kiedy zamykam oczy, nie jest zwykłym odtworzeniem historii pisarza. Autorzy przygotowali widzom swoistą grę z historią, biografią Mostowicza i przekonaniami, jaka była II Rzeczpospolita i jak było we wrześniu 1939 roku. Twórca Nikodemadyzmy, Tadeusz Dołęga-Mostowicz, był związany z tymi terenami. Dołęga tutaj bywał, ale też no, zginął tutaj na tych ziemiach, bo w Kutach we wrześniu 1939 roku po wejściu Sowietów do Polski. I też tam był pochowany do momentu ekshumacji, kiedy w latach 70. jego obrzeczony został przeniesiony do Warszawy. Także tutaj przez kilkadziesiąt lat leżał w grobie jednej z rodzin zamieszkujących Kuty.